Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Ponowna modlitwa Pawła. Perspektywa powtórnego przyjścia Jezusa jest mocną zachętą do duchowego rozwoju. Przemoc i ucisk spotkają się ze sprawiedliwą odpłatą. Każdy uczynek miłości i uprzejmości zostanie uznany i wynagrodzony. To znaczy, że każdy czyn, wielki czy mały, ma znaczenie. Jednak równie ważne dla Pawła było to, co jest także głównym tematem lekcji tego tygodnia, mianowicie, że powtórne przyjście Jezusa będzie okazją do ponownego spotkania z bliskimi i przyjaciółmi, z którymi będziemy żyć wiecznie dzięki temu, czego Zbawiciel dokonał dla nas. Chrześcijańskie więzi nie mają ograniczonego okresu trwałości. Są zawierane na wieczność. Przeczytaj pierwszy do Tesaloniczan 3:11-13, co Paweł zawarł w swoich modlitwach za Tesaloniczan po przybyciu Tymoteusza. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan naszego Jezusa Chrystusa niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my do was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone, beznagane, w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Pierwszy do Tesaloniczan brzmi niemal jak końcowe błogosławieństwo podczas nabożeństwa. Apostoł oczywiście miał nadzieję wrócić do Tesaloniki i uzupełnić braki w wierze tamtejszych chrześcijan. Nie mógł tego zrobić teraz, ale mógł prosić Boga, by motywował Tesaloniczan do rozwoju ku obfitej miłości, nie tylko wobec siebie nawzajem, a także wobec innych bliźnich, tych wszystkich, jakich spotykali na swojej drodze. Ta miłość miała być ważnym elementem ich charakteru w dniu powtórnego przyjścia Jezusa. Nieco zagadkowe są słowa 3:13, sugerujące, że Chrystus przyjdzie ze wszystkimi Jego świętymi. Słowo święci w Nowym Testamencie zazwyczaj odnosi się do wierzących ludzi. Z drugiej strony te fragmenty Nowego Testamentu, które mówią o powtórnym przyjściu Jezusa, przedstawiają Go jako przychodzącego wraz z aniołami, a nie z ludźmi. Zatem kim są owi święci? Rozwiązanie tego problemu jest powiązanie 3:13 z Zachariasza 14:5 i odniesienie go do powtórnego przyjścia Chrystusa. Święci w Starym Testamencie to najczęściej aniołowie. Nowy Testament nadaje słowu święci nowe znaczenie. Są to ludzie, których sprawiedliwość pochodzi od Jezusa. Jednak 3:13 Paweł powraca do starotestamentowej definicji słowo święci, odnoszącej się do anielskich istot, znajdujących się w obecności Najwyższego. Będą oni towarzyszyć Bogu, człowiekowi, Jezusowi, podczas Jego powtórnego przyjścia na ziemię. Dziękuję bardzo.